Siema, witam bardzo serdecznie. Okazuje się, że nauczyliście mnie bardzo dużo. Okazuje się, że jak ja mam 877 kwadrylionów, to ja mogę, i tutaj dostaję sobie 2 kwadryliony, że ja nie muszę skakać tam, gdzie ja skakałem, słuchajcie, mam nadzieję, że też klikniecie łapkę w górę i zasubskrybujecie z dzwonkiem kanał, tak przy okazji. Ale zobaczcie na to. Ja, chcąc się dostać wcześniej na kolejną krainę, ja sobie tak skakałem, proszę bardzo, i próbowałem tam doskoczyć i niestety nie mogłem, bo co chwilę spadałem. Okazuje się, że taki spam miałem w komentarzach, że po prostu trzeba tutaj wykupować portale, czajcie to, a ja nie wykupiłem. I to na przykład mamy za 18 milionów, więc ja sobie pierwszy portal kupuję, dziękuję bardzo. To mam w ogóle nagrody, Open Earth Egg, proszę bardzo. Kolejne nagrody, cyk, climb. O, 100 rebirthów dostęp. W ogóle tam gdzieś była skrzynka za rebirthy i nim okazuje się, że nie trzeba robić rebirthów, tylko rebirthy się otrzymuje ze skrzynki. No ale mogę tu też dobrze odrobić 50 rebirthów, jakieś tam inne szmery, bajery. Tu się kupuje podwójne jumpy, więc tutaj mogę sobie spokojnie kupić kolejne jumpy, proszę bardzo. Nie wiem, po co mi skakać, i dopiero na nowej krainie kolejne rzeczy. A tu jest rebirth shop, zobaczcie, w tym rebirth shopie co my możemy tutaj ciekawego kupić. O, 250 batonów, proszę bardzo. A, i w kolejnej krainie dopiero będziemy mogli kolejne rebirthy. A tu są jajka po 25 milionów, ale nie wydaje mi się, żeby to były... Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, Frost Dra... Co? Zaraz, czemu są tu znaki zapytania? Co to jest? Co jest? Od razu najlepszy mi poleciał? Ja w to nie wierzę, jak to jest możliwe? O, matko jedyna, ale... aha, on ma tylko 542 mocy. A tu mają moje po 9 milionów. No niestety, już się cieszyłem. Plus 542, no a tu 9,5 miliona. Także no niestety, myślałem, że to jest coś naprawdę dobrego, bo były znaki zapytania, że to jest w ogóle jakieś mityczne. Ale no fajnie, mityk z pierwszego jajka mi poleciał, no, no fajnie. Lecz wydaje mi się, że spróbujmy odblokować kolejne krainy na razie. Może coś tam ciekawszego, nie wiem, czy te achievementy w ogóle, na razie wyłączmy je. W ogóle tu, o, spina mam darmowego. Dobra, zobaczmy, co nam ciekawego poleci. O, na 5 minut podwójne kliki, bardzo fajnie, dziękuję. Aha, i one się od razu odpaliły, a tu mam kolejne rebirthy, właśnie, przyciski do rebirthów. Na razie wróćmy, zobaczmy, co możemy najdroższego kupić. Tu mamy za 1,8. Aha, ja muszę po kolei sobie odblokować. Dobra, no to ja odblokowuję to. Potem za 150 odblokowuję to. To odblokowuję za tryliony. I mogę iść jeszcze wyżej. 450 trylionów. No oczywiście, że odblokowujemy. Cyk, tu mamy 15 QA. O, nie chciałem tutaj iść jeszcze. Nie. Przepraszam bardzo. Tu mamy za 345 QA. Bye, proszę bardzo. 11 QI. A i na to mnie nie stać. Tu muszę mieć 11 QI, a ja mam 1,5 dopiero. Dobra, więc idziemy tutaj. Czyli nie przeszedłem jednak całej gry, słuchajcie. Tu jajco za Robuxy, dobra. A tu za 620 QA. Ja chcę jedno otworzyć. Z ciekawości, co tutaj będzie ciekawego? No dobra, mamy kraba komona. I ten krab komon, jak on... Ej, dobra, on już jest w miarę spoko. 72 tysiące, no tak, no nie wiem, mam nadzieję, że te jajka, które są tam... O, zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że te jajka, 20 milionów klików, które kosztują, że nie są najlepsze. To by było bardzo smutne, jakby się okazało, że one są najlepsze, no ale no zobaczymy. Aha, tu się kraftuje legendy na mityki, czyli tu potrzebuję jakieś 3 legendy, żeby zrobić na przykład mityka, ale jaja, dobra. A tu się kupuje podwójne jumpy, właśnie, dobra, kupmy, cyk, kupmy ile się da, zobaczmy. Mamy 14 jumpów, aha, i teraz za 7,4 ki. Czyli ja mogę sobie teraz tak oskakać, dobra, mam 13 jumpów, spoko, ale i tak nie wydaje mi się, że doskoczę dalej. Rebirth shop, właśnie, kupmy rebirth przyciski, 143 miliony mamy przycisków. Aha, to jest za 1,5 B, okej. Czyli za 50 milionów mogę kupić 3 miliony rebirthów, okej. I teraz mogę tylko kupić 3 miliony rebirthów. A ja rebirthów mam aktualnie 14 milionów. Tu znowu jakieś nagrody do claima. O, jacie, i to ile? Ja nie wierzę. Dobra, odblokowano. O, jacie, kręcę. Ile tych nagród? No tu mogę kupić znowu te 15 milionów. Dobra, kupmy to. 15 milionów rebirthów. Ja sobie robię w takim razie 15 milionów rebirthów. Dziękuję bardzo. I co teraz? Teraz mam 81 milionów rebirthów. I teraz 96. Dobra, zróbmy sobie 100 milionów. Aha, gemy się za rebirthy dostaje. Dobra. No tak, ja przed chwilą chciałem się zapytać, za co się gemy dostaje, ale zrobi się ciekawie. 1,5 B teraz będziemy potrzebować, ale ja teraz zrobię sobie ki, prawda? Jedno QI, dobra. A jak klikam teraz, to mam dwa razy szybciej. Dobra, czyli przy klikaniu jest jeszcze szybciej. To już na pewno wiemy, więc potrzebujemy 11 QI zdobyć. No i teraz mamy, więc powracamy sobie i chyba nas stać na 11 QI. O, proszę bardzo, buy now. I teraz co to? 195 SX? Co to jest? Ma...
Matko jedyna, dobra, ja nie ogarniam, tu się za dużo dzieje, nie? Już wydaje mi się, że za dużo się dzieje. Climb Free, Hatch for 40... Aha, na 45 minut darmowy auto hatch tu niby jest. Dobra, tu się znowu legendy na te robi. Okej, tu się kupuje za 7 ki jumpy, które nie są nam potrzebne zbytnio. Tu się kupuje rebirth przyciski. Ile ja mam? 901B dopiero mam. 1,5B trzeba uzbierać gemów, żeby kupić 50-milionowe rebirthy. Nie wiem, czy rebirth pety w ogóle są, ale to jest mityczny jakiś. Ja cię kręcę. A po ile są te jajka? 1,1S? Czyli mnie nawet nie stać na to. Dobra, ja kupuję unlimited rebirths chyba. Ja to kupuję za 800 robuxów, proszę bardzo, dziękuję. Ile teraz będę miał rebirthów? 900 milionów. Dobra, i ile ja za to dostanę gemów? Dużo. I teraz mam 10B gemów, dobra. Uwaga, proszę bardzo, mogę kolejne rebirthy. Tu w ogóle nagrody mam, o matko, i to ile? I teraz mam 62B. Ja chciałbym tego mityka sobie zgarnąć, ale rebirth przycisków już nie musimy kupować, więc potrzebujemy 250B. Ale czy ja zaraz będę miał S? Zaraz chcę to zobaczyć, jak te coiny mi tylko wzrosną. Uwaga, mam! 1,1S. Ja chcę otworzyć te jajco. Chcę zobaczyć, ile one mają tutaj mocy. Dobra, common. Poleciał nam common. Tym się nie przejmujemy, bo ja tylko chcę zobaczyć, ile on ma. 700 tysięcy. No to już jest blisko miliona. Ja znowu mogę bilion rebirthów zrobić. Mam 73B w tym momencie. Także dobrze, bardzo fajnie. Podoba mi się to. Kupię sobie oczywiście za 70 robuxów jeszcze boosta do klików na 15 minut. A co? I przydałoby się lepsze pety jeszcze zgarnąć, mi się wydaje, bo tu mam 10 milionów, a tu mam tylko 20k. Ej, dobra! No i na pewno trzeba chyba multi-open kupić, coś mi się tak wydaje, za 750 robuxów. No kupmy sobie multi-open, będziemy mogli otwierać po 3. Lucky za 200 robux też sobie kupmy, będziemy mieli większe szczęście, proszę bardzo. Dziękuję, kupione. Tu za 700 robuxów na razie sobie odpuścimy. Fast open na pewno by się przydało, więc kupujemy za 250 robuxów fast open i teraz wydaje mi się, że możemy robić potężny opening. Komony i rery sobie usuwajmy i zobaczmy, co nam dobrego poleci. Epic. Dobra, kolejne dwa epiki. I teraz co jest? Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to mi wyleciało? Stop auto hatch. Halo. A 2% na niego było. To jest chyba jakiś mityczny. Jak wejdziemy sobie w pety. 600 milionów. Equip best. 600 milionów. Co się dzieje w tym momencie? Jakiego to daje boosta? Ja nie wierzę. Ile SIO? Nie. Dobra. Trzeba otwierać więcej tego. Znowu mi wyleciał ten mit, ta legenda. To jest chyba legenda z tego, co mi się wydaje. Ja cię kręcę. I teraz dwie, co jest? Stop, pety, equip best, oczywiście. Mam cztery takie po 600 milionów. I czy ja je mogę zamienić na mityki? Bo ja tutaj widziałem w tej krainie, że mogę coś tu zamieniać. Legendy na mityki. Aha, no i nie wiem, które to są legendy. Ja nawet nie wiem, co to jest. Pomóżcie mi, please. Ale mogę zrobić z czterech shiny. Ale jaja. Dobra, 600 ma milionów. Robimy shiny. Uwaga, ile będzie miało? 1,2B. No niestety. Tak jakby teraz straciłem sobie. A z tego, co widzę, po shiny w ogóle jest golden. I tu na przykład mogę zrobić tego. Golden ma tylko 2 miliony. Equip best, dobra. Także jeszcze trochę tych clickerbotów można by sobie porobić. Także no spróbujmy jeszcze coś wydropić. Jest, poleciał nam, proszę bardzo, za pierwszym razem, dobrze. Potrzebujemy ich jak najwięcej, no. No i uwaga, mamy equip best i wydropiły nam dwa. Także nie jest źle, ale nie jest też super. Ale no dobra, w tym momencie mamy już dużo rebirthów. Ile mogę rebirthów zrobić? Aha, 147B rebirthów. Więc skoro mam już te trzy pety, no to przejdźmy się zobaczyć, czy mogę coś odblokować dalej. Tutaj za 195SX, wydaje mi się, że już powinien to mieć. Okej, okay. I 10,8SP, a ja mam tylko 1SP. Trzeba zrobić chyba rebirthy. Ale dobra, idziemy tutaj. A, tu jest click boost razy 50. Co jest? Zaraz, tu mamy 40SX. Ale jaja, rzeczywiście, to trzeba siedzieć w tamtym świecie i jeszcze szybciej się wszystko zdobywa. Co jest? A ile ja tutaj stanę za tego rebirth chesta? 125B, no to nie tak dużo chyba. A nie, no dużo, dobra. Dużo rebirthów dostałem, okej. Okay. W ogóle kolejne nagrody są do odebrania w Zota Achievement. No, dużo się tu dzieje. Ale już wiemy, że trzeba tak, 11SP. Ja się teleportuję tutaj. I tutaj na pewno tu, o matko jedyna. Teraz za chwilę będę miał te 11SP. Tu Rainbow Petsy są, ale jaja. Dwa dni to się będzie robić na Rainbowa. Aha, tu nie mam pojęcia do tej pory, czy to są jakieś nieodkryte moje, które dopiero mogę zamienić. Na pewno mogę odtworzyć kolejną krainę. Okej, proszę bardzo. I idziemy tutaj. I to jest chyba ostatnia kraina. Tu są kliki razy 250.
150 i jajka po 130 SP. Zobaczmy sobie jedno jajco w takim razie i co z niego poleci. Epic, Equinox Epic, ok. 10% na niego było i ten Equinox ma 88 milionów. No, a tu niestety... A nie, bo poprzednie Epiki mają 8 milionów. Czyli tu są lepsze pety. Wygląda na to, że te legendy, bo to są chyba legendy, te legendy są lepsze w końcu od tych eventowych. I zaczyna mieć to wszystko sens. Tu mamy rebirth peta za 100 trylionów. Niestety nie mamy 100 trylionów, ale możemy zrobić sobie rebirthy. Proszę bardzo, zróbmy. I mamy 51 trylionów. 55. Kupimy sobie to za chwilę chyba, za 100 trylionów. A co? Chcę zobaczyć, co to będzie za pet. Dobra, mamy 105 trylionów. Uwaga, kupujemy tego peta. Zaraz go zobaczymy, który to jest. 500 milionów ma. Galactic Overseer. Nie jest zbyt dobry, jest słabszy trochę od tej legendy, ale i tak jest spoko, chociaż tak naprawdę mi się nie przyda, więc to jest już problem. Teraz ile chyba mogę tu w ogóle autohacza odpalić? No i spróbujmy może jakąś legendę wydropić, zobaczymy. No i jest, mamy legendę, proszę bardzo. Stop autohacz, stop. O, kolejna legenda, potrójna głowa. 0,97% na to było. Aha, i on jest jeszcze słabszy. Czyli ta najlepsza legenda to jest chyba ta, co ma 350 milionów. No niestety legenda jest lepsza, ta, która dropi za event. Także powiedzcie mi w komentarzu, czy się mylę, czy nie, czy rzeczywiście te eventowe jaja są najlepsze. Ja sobie mogę tu robić masę rebirthów. 128 trylionów już mam gemów. Tu kolejne mam Galaxy Egi do otwarcia, więc rebirth pet. Aha, dobra, unlock kolejnego rebirth peta. Czyli achievementy raczej już mam chyba takie, że tak powiem, dobre, zrobione. No i chyba ostatnią krainę odblokowałem. Kolejny update chyba już niedługo. Także jedyne, co mi pozostaje, to tylko tutaj otworzyć sobie autohacza, wydropić jak najlepsze pety, te 20-milionowe, bo widzimy, że tutaj też jest te jajo na ostatniej krainie. No i dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!